Wiemy, że Ania i Robert Lewandowscy opuścili już Monachium i mieszkają w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym kraju. Czy wy się do nich wybieracie? Tak, dostałam takie zaproszenie. Miałam już wcześniej jakby przyjechać na ten pierwszy mecz do Barcelony, ale niestety miałam różne zobowiązania zawodowe i ten wyjazd się nie udał. No, szukam luki gdzieś tam w moim grafiku, który teraz będzie naprawdę taki, wiesz, rozstrzelony, żeby móc pojechać sobie na 2-3 dni i ich odwiedzić w Barcelonie. Ja kocham to miasto, ja w tym mieście byłam naprawdę parę razy, jak nie paręnaście razy i za każdym razem Barcelonę odkrywam na nowo, więc też nie mogę się doczekać tego. Ja wiem, że to było ich marzenie i bardzo się cieszę, że to wszystko się udało, więc też również czekam na ten wyjazd. Okej, zastanawiam się, czy pojedziecie tam z jakimś prezentem, żeby im wręczyć na nowe mieszkanie? Przecież no nie zastanawiałam się. Nie wiem, jak zrobią oficjalną parapetówę, oczywiście. No wiesz, no zawsze jak się jedzie do kogoś i ktoś cię gości, no to uważam, że kultura osobista tego wymaga, żeby przywieźć jakiś upominek. Po prostu to jest bardzo dobry gest i tyle, ale wiesz, jakby nie zastanawiałam się nad tym, co by to miało być.